Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś europejska, no i przede wszystkim polska premiera Realme GT. Ciekawego telefonu, który został mianowany przez producenta pogromcą flagowców. Przyjechał do mnie całkiem niedawno, no i niestety nie zdążyłem jeszcze przygotować wam pełnej recenzji, ale nie mogę nie powiedzieć o tym telefonie, chociażby po to, aby ci, którzy teoretycznie mogli tą premierę przeoczyć, jej nie przeoczyli. Jak widzicie, Realme GT to z wyglądu przekozak. Będzie też oczywiście bardziej stonowana, błękitna, niebieska wersja, ale myślę, że hitem sprzedaży będzie ten żółty, no bo popatrzcie, on się mega, mega wyróżnia, a w dodatku tył ma pokryty czymś, co nazwano wegańską skórą, a tak naprawdę powstaje z liści ananasa. Teraz już wiecie, gdzie się podziały liście od waszych ananasów, które znajdujecie ogolone w sklepie. No ale przejdźmy do rzeczy. Co ten telefon ma, co ten telefon oferuje? Przede wszystkim Snapdragona 888. Topową jednostkę zestawioną z szybkimi pamięciami DDR5 i UFS 3.1. Te pamięci można mieć w dwóch kompletacjach, ale o tym za sekundkę. A na razie wspomnę jeszcze, że w telefonie tym znajdziecie akumulator o niezbyt porażającej pojemności, bo raptem 4500 mAh, ale za to z szybkim ładowaniem 65 W i odpowiednią ładowarką w komplecie. W komplecie znajdziecie też silikonowy pokrowiec, a telefon fabrycznie będzie miał naklejoną folię ochronną. W Realme GT znajdziecie również całkiem przyzwoite głośniki stereo. Znajdziecie też, uwaga, mini jacka. Niestety z drugiej strony zabraknie gniazdka na kartę microSD, jest tylko dual SIM. Realme GT otrzymał płaski, ale bardzo przyzwoity wyświetlacz. Oczywiście jest to Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD. Wyświetlacz odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, natomiast panel dotykowy ma odświeżanie 360 Hz. Jak widzicie, w narożniku ekranu ukryto aparat do selfie. Ma on 16 megapikseli, nie z wyszukanego, ale selfie. Te kilka, które zrobiłem, zapowiadają się całkiem przyzwoicie. Tylny aparat fotograficzny, na ile zdążyłem się już zorientować, również jest nie najgorszy, chociaż to nie jest już poziom tych super, hiper, ultra flagowców, tylko tak oczko niżej, ale myślę, że spokojnie możemy określić, że jest to górna strefa klasy średniej. Mamy tu główną matrycę 64 megapiksele, szerokokątny aparat 8 megapikseli i jeszcze do tego jednostka dwumegowa do makro. Przykładowe zdjęcie, jakie dotąd zrobiłem Realme GT, znajdziecie w linku w opisie tego filmu. Możecie sobie sami je zobaczyć i na tej podstawie ocenić. No i na koniec przejdźmy do konkretów. Ceny. Ten żółty wariant będzie dostępny wyłącznie z pamięcią 12 plus 256 i przypominając o braku miejsca na kartę microSD, z całego serca wam go rekomenduję jako ten lepszy, bo nie tylko lepiej wygląda, ale oferuje znacznie więcej. Za niego trzeba będzie zapłacić 2499 zł. Wariant, nazwijmy to spokojniejszy, nazwany Speed Blue z pamięcią 8128, to już wydatek 2299 zł, a na początek znajdziecie go tylko i wyłącznie w serwisie Allegro. Ale myślę, że jeżeli nastawiacie się już na Realme GT, na zabójcę flagowców, to ten. W opisie tego filmu znajdziecie oczywiście poza linkiem do przykładowych fotek również specyfikację tego smartfona, jak również jego porównanie z bezpośrednim, moim skromnym zdaniem, z bezpośrednim konkurentem. Serdecznie zapraszam do lektury i dziękuję wam za to, że jesteście z nami na tym kanale. Do zobaczenia. Cześć!